tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście. Te fanfary, moi drodzy, będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności, ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie. Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja wielkopolska, to właśnie tu i teraz, z racji covidowych, z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe, ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. Panie fundatorze, słów kilka na przywitanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam serdecznie młodzież szkolną, uczestników 5. edycji konkursu Patria Nostra po drugiej stronie łącz internetowych. Witam szanownych zgromadzonych naszych patronów, mecenasów, fundatorów nagród, którzy nas oglądają za pośrednictwem komunikatorów Zoom, a także wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Facebook. Chciałbym opowiedzieć parę słów o przedsięwzięciu. Jest to już 5. edycja konkursu Patria Nostra, w której wzięło udział 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii świata. Z przyczyn technicznych, organizacyjnych edycja jest podzielona na 4 niezależne konkursy dla poszczególnych regionów Polski, a więc konkurs mazowiecki, małopolski, wielkopolski i światowy. Oczywiście jesteśmy tutaj w Wielkopolsce i mamy finał konkursu wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Misją Fundacji Patria Nostra jest krzewienie polskiej historii, pokazywanie wzorców młodemu pokoleniu, przypominanie o naszych chlubnych tradycjach. Jesteśmy dumni z naszej historii i musimy tę wiedzę przekazywać i też odkłamywać historię. A dzięki konkursowi młodzi ludzie tworzą filmy związane z historią Polski, ale także zapoznają się z setkami i tysiącami filmów, które powstały w ramach naszych konkursów. Jako że jury to są sami uczestnicy, jest to formuła znana nam doskonale z Eurowizji, a więc zmuszamy młodych ludzi, aby oni obejrzeli wszystkie inne pozostałe prace konkursowe, porównali je ze sobą i dokonali oceny. Tym sposobem mam zawsze sprawiedliwe wyniki. Dalsze podziękowania dla KGHM-u, ten skrót zna chyba każdy. I mamy, mieliśmy, tak naprawdę, dziękujemy panu Marcinowi Chudzińskiemu, prezesowi zarządu KGHM, ale mamy łączenie z panem Jarosławem Twardowskim, prezes fundacji. Dzień dobry, panie prezesie. Witam państwa serdecznie, witam wszystkich uczestników. Gratulacje organizatorom naturalnie, ale zamienimy się miejscami. Wdzięczność dla młodzieży, która no chętnie bierze udział w tym konkursie, nie po raz pierwszy, ale też, jak sądzę, poza konkursowo interesuje się historią. Jak Państwo wiecie, no KGHM to duża międzynarodowa grupa, która posiada swoje aktywa właściwie na całym świecie, bo i Ameryce Północnej, i Południowej, w Kanadzie, no ale przede wszystkim nasze korzenie to Polska. Tutaj mamy nasze największe kopalnie, nasze narodowe złoża miedzi i srebra oraz największe huty. Właściwie moi przedmówcy w podziękowaniach wszystko powiedzieli na temat historii i jakby tego pędu młodzieży do historii podziękowali. I ja w zasadzie jestem z Państwem tutaj, to jest tylko dowód, że duże polskie narodowe firmy będą wspierały i właściwie od lat wspierają również wszystkie dzieła związane z kultywowaniem historii i tradycji polskiej. I cieszę się, że również Fundacja Polskiej Miedzi bierze udział w takim dziele. Gratuluję jeszcze raz wszystkim laureatom, właściwie wszystkim, którzy wzięli udział
w tworzeniu dzieł przypominających polską historię. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Pan Jarosław Twardowski, prezes Fundacji KGHM. Podkreślmy to. Mamy film, czym zajmuje się KGHM. Możliwości KGHM Polska Miedź SA. Dziękujemy bardzo serdecznie i prosimy o jeszcze specjalne podziękowania dla ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pana profesora Piotra Glińskiego. Nie mamy połączenia, ale mamy specjalne podziękowania, prawda? I jeszcze jedno podziękowanie. Byliśmy już w jednej kopalni, to teraz zajrzymy do drugiej. Niestety nie mamy połączenia, ale serdecznie dziękujemy panu Pawłu Nowakowi, prezes zarządu kopalni soli w Wieliczce. Jeśli mówimy o historii, to jest najdłużej na świecie podobno nieprzerwanie działająca firma, czyli kopalnia soli w Wieliczce, więc temat jak najbardziej nadający się. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawa! Brawo. Jesteście z nami? Albo hip hip hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina i są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. Coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje innym prawdziwym dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł. A to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno narodowych instytucji kultury, muzeów, spółek Skarbu Państwa, fundacji i biznesu prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu.
Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosimy pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami, a na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć, proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz, więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa.